Witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o kicie pszczelim, potocznie nazywanym propolisem, co z greckiego oznacza dosłownie przedmurze miasta. Skąd taki przydomek? Jakie ma właściwości? I w ogóle skąd się też bierze propolis? O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Pszczeli. Na przykładzie rodziny pszczelej, tutaj z mojego takiego przydomowego pasieczyska, pokażę Wam, jak wygląda kit pszczeli. Jak widzicie, tutaj właśnie po bokach ramek znajduje się kit pszczeli. Ma on konsystencję takiej, można powiedzieć, plasteliny, w zależności od temperatury w ulu. No w tym przypadku jest już dosyć zimno, więc on jest taki, można powiedzieć, kruchy. Ale z niego formuje się takie kuleczki, no i ja sobie go po prostu zbieram do słoiczka. Jak mam tam większą ilość po prostu, to robię sobie na własne potrzeby propolis. Do czego pszczołom służy kit pszczeli? Między innymi do odkażania ich gniazda, co też właśnie potwierdza bakterio- i grzybobójcze właściwości kitu pszczelego. Pszczoły pokrywają nim zewnętrzne ściany swojego gniazda, czy to było jak kiedyś w dziuplach, czy teraz w ulach, są one pokryte kitem pszczelim. Druga ważna rzecz, pszczoły też tym kitem uszczelniają to gniazdo. Wszystkie takie zbędne szczeliny, które powodowałyby wychłodzenie gniazda, czy też jakieś przeciągi, ogólnie problemy z wentylacją, są zakitowane. Pszczoły ogólnie właśnie utrzymują w gnieździe temperaturę cały czas 35 stopni, więc to jest dla nich bardzo ważne. No i też ostatnia taka ciekawostka, że pszczoły mają taki wrodzony instynkt kitowania wszystkich ruchomych elementów. Cokolwiek by się nie położyło w ulu, pszczoły zaraz to kitują. Jest to instynkt, który wynika z tego, że w momencie, kiedy na przykład były w dziupli i pojawił się jakiś wiatr i tak dalej, to te elementy ruszając się zabijały pszczoły. A każda pszczoła w rodzinie pszczelej jest na miarę złota, więc one po prostu kitują te ramki do siebie i dzięki temu też jest prosto ten kit pozyskać.
Czas na podsumowanie. Tradycyjnie z gołębnika. Jak widzicie, bestia z nad Rosji dała znać o sobie nawet moim gołębiom. Będę musiał to szybko wysprzątać, żeby tutaj nie było wilgoci w gołębniku. Ale przechodząc do sedna. Do tej pory u mnie w hodowli propolis stosowałem, tak, jeżeli chodzi o taką naprawdę systematyczność, to stosowałem zawsze po przylocie gołębi. Dawałem go na karmę, rozmieszałem odpowiednią ilość tam propolisu z wodą, tak jak to było w przypadku właśnie odrobaczania gołębi. I w takiej formie właśnie propolis podaję na karmę. I jeszcze dodatkowo karmę właśnie osuszam wispuminem, odpowiednikiem wispuminu, o którym tam też w poprzednich filmach wam opowiadałem. Zależy mi na tym właśnie, żeby gołębie też po powrocie jakby odbudowały tą równowagę mineralną w organizmie, to jest bardzo ważne. No i propolis przede wszystkim ma bardzo dobre znaczenie pod względem jakby wiązania kału. Gołębie po wysiłku fizycznym, po przylocie, wiadomo, że ten kał jaki jest, no to kto lotuje, to wie. I po zastosowaniu propolisu w tym dniu, to już po południu po prostu gołębie mają wręcz idealny kał. No i dodatkowym jeszcze bardzo ważnym atutem jest to, że no tak jak wspomniałem wcześniej, pszczoły używają propolisu ogólnie nawet i do odkażania po prostu ula, więc no ma takie właściwości odkażające, grzybobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze nawet, więc to co gołąb nabędzie podczas lotu czy w kabinie, to po przylocie jest duża szansa, że dzięki propolisowi troszeczkę powstrzymamy rozwój tych patogenów, które nabył po drodze. Dlaczego nie podaję propolisu do wody po przylocie? Ano dlatego, że do wody dodaję elektrolit i po prostu no nie chcę tego mieszać, bo to już by była zabójcza taka mieszanka według mnie. Rozdzielam to w ten sposób i jestem z tego zadowolony, stosuję to od 2 lat. Jeżeli chodzi o taki sezon zimowy, no to głównie propolis podaję do wody, co było też widać na poprzednim wejściu, jak to klasyk mówi. I w sezonie zimowym, przyznam się wam szczerze, nie robię tego systematycznie. Robię to jak mi się po prostu przypomni. Ewentualnie też jak się pojawi coś niepokojącego w hodowli, to potrafię sobie też zrobić taką kurację kilkudniową propolisu, ale później na przykład mogą nie dostawać nieraz ze 3 tygodnie tego propolisu. Do tej pory nie robiłem go zbyt dużo, nie miałem też dużo pszczół, ale teraz w tym roku mam tam w obrębie 7 uli, mam nadzieję, że będzie możliwość skorzystania z tego. Od kolegi dostałem takiego swojskiego bimberka i też go przetestuję, bo z reguły się powinno to robić na spirytusie, ale przetestujemy to, zobaczymy jak to będzie działało w tym sezonie. Tradycyjnie proszę was o subskrypcję, komentowanie. Mogą to być komentarze i pozytywne, negatywne. Ja ogólnie cieszę jak się coś dzieje pod filmem, na wszystkie odpowiadam. A w następnym filmiku opowiem wam o badaniu moich gołębi. Pokażę wam jak się do tego przygotowałem, jak to badanie przebiegało, no i jakim wynikiem się zakończyło. Mam nadzieję, że dobrym, bo w dniu dzisiejszym to jeszcze jestem na etapie oczekiwania na te wyniki. No ale zobaczymy, czas pokaże. Tymczasem dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam was, cześć!